Kolejny Royal Baby już na świecie. Książęca para Sussex została właśnie rodzicami chłopca. Wydawałoby się, że narodziny następnego dziecka w rodzinie królewskiej niewiele zmienią. A jednak oto 7 przykładów na to, jak dziecko Meghan i Harry'ego zapisze się w historii. Potomek Meghan i Harry'ego będzie uprawniony do otrzymania podwójnego obywatelstwa lub obywatelstwa Stanów Zjednoczonych, to bardzo mało prawdopodobne, by jego rodzice się na to zdecydowali. Potomek Meghan i Harry'ego jest zarówno Brytyjczykiem, jak i Amerykaninem. Oprócz tego, że jego rodzice mają dwie różne narodowości, będzie wychowywany w rodzinie wielokulturowej. Wszystko dlatego, że jego babcia jest Afroamerykanką. Dziecko Meghan i Harry'ego będzie pierwszym dzieckiem, które zamieszka we Frogmore Cottage. To właśnie tam książęca para przeprowadziła się tuż przed porodem. Tam również odbyło się weselne przyjęcie oraz przedślubna sesja zdjęciowa. Pierwsze dziecko Meghan i Harry'ego jest czwartym wnukiem księcia Karola, zaraz po księciu George'u, księżniczce Charlotte oraz księciu Louisie oraz 8. prawnukiem królowej Elżbiety II. Książę Harry jest obecnie 6. w kolejce do brytyjskiego tronu. Jego dziecko zajmie więc 7. miejsce. Tym samym usunie w cień całą rodzinę księcia Andrzeja, a przede wszystkim jego córki, księżniczkę Beatrice oraz księżniczkę Eugenię. Meghan jako pierwsza księżna w rodzinie królewskiej obchodziła baby shower. Dotychczas tego rodzaju wydarzenia uważano za wysoce niestosowne. Wszystko wskazuje na to, że królowa wyraziła zgodę na organizację takiej imprezy. Pojawienie się Meghan w rodzinie królewskiej pokazuje, jak bardzo brytyjska royal family idzie z duchem czasu. Księżna chętnie dostosowuje surowe zasady protokołu do własnych potrzeb. Z pewnością w ten sam sposób wychowa swoje dziecko.